Powiedz coś. Jak to trzymać? No. Jedziemy do... Jedziemy nad? Na... Nad morze! Gdzie jesteśmy? Na plaży! Super! Na plaży! Tak wygląda plaża. Droga na plażę. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Czy faktycznie będzie tyle parawanów? I czy będzie jakiekolwiek miejsce? No w sumie środek sezonu Ustka, czyli równa się parawan. Zobaczymy. Gdzie? Idziemy do piasku. No to proszę, daleko nie masz. Tara, jesteś w piasku. Be careful, it can be very hot. It's not hot? Yes, a lot of sharks here. What do you got? Seashell. Myślałem, że takie zamki to tylko na bajkach potrafią robić, no to proszę. Może znajdę jeszcze jakieś ciekawe zamki. Zobaczymy. Jak na Ustkę, to strasznie mało ludzi. Jestem w szoku.
Kupujemy rybki. Podobno warto stać w kolejce. Zobaczymy. No nie wiem. Ale... No i rybka była bardzo dobra. Pyszne. Podsumowanie. W sensie takim, że ustka. No, bardzo popularne miejsce nad polskim morzem. Myślałem, że będzie więcej ludzi. Myślałem, że będą takie tłumy w lipcu, że nie będzie się dało przejść. A tu, jak widzieliście sami, miejsca na plaży dużo. Parawoniarzy też dużo. W sklepach można kupić parawany i młotki do parawanów. Ale nie ma tragedii. Więc jeżeli ktoś szuka i zastanawia się i w ogóle nawet nie bierze ustki pod uwagę nad polskie morze, żeby jechać, to może przemyśleć ustkę. I ryba. Warto. Mimo, że stoi się w tej kolejce powiedzmy 15-10 minut, to warto. Chociaż raz, żeby spróbować i porównać z innymi restauracjami, z innymi rybami. No i tyle. No i czas na powrót.